Witajcie serdecznie, Jakub Kulik dla Fansportu. Jest z nami Alan Człowieku, witam cię serdecznie. Witam cię serdecznie. Słuchaj, zacznę od tego, bo jesteś świeżo po rundkach i powiem ci, że spokojnie było. Nie spodziewałem się, że akurat w waszym zestawieniu będzie tak spokojnie między wami. O, bo na tym się skupię na początku. Czy ty też tak się nastawiałeś, czy też tak uważałeś, że będzie tak spokojnie? Wiesz co, no nastawiałem się na to, żeby po prostu nie robić nic na siłę i nie prowokować się nawzajem. Wyszło tak, jak wyszło. Byłeś zaskoczony tym, że Kolar też był taki no, w porządku i nie atakował, nie było żadnej prywaty mocnej? Tak, bo myślałem właśnie, że pójdzie to w taką stronę, że ja będę spokojny, a on będzie to wykorzystywał, ale jestem miło zaskoczony, także... A jak możesz podsumować, bo to tak no, bardzo duża polaryzacja w stosunku do tego, co odbyło się na konferencji, która była w teatrze, tam były jakieś rękoczyny, tam było dużo więcej spin. Jak możesz podsumować jeszcze tamtą konferencję, bo osobiście ze mną nie miałeś okazji rozmawiać o tym. Wiesz co, no tam poniosły nas na pewno emocje, też było to bardziej podkręcane, no i nie opanowaliśmy się nawzajem, także wyszło jak wyszło, a tutaj już było zupełnie inaczej. Jak odebrali to wtedy twoi widzowie, osoby, które cię obserwują, czy dostawałeś jakieś wiadomości z tym związane? Podzielili się na grupy. Jedni mówili, że dobrze, drudzy, że zrobiłem źle. Także wiesz, to jest normalne, że jedni powiedzą, no zajebiście zrobiłeś, drudzy powiedzą, że jednak nie. Po prostu były zdania podzielone. Wiesz, że zawsze jest ciężko trafić większość, żeby tak, była... Tak, nigdy nie trafisz w gusta ludzi, to jest, wiesz... Słuchaj, jeszcze trzymając się tych rundek tutaj trochę, zapytam cię o ten telefon od widzów, bo tam też był jeden taki mocny telefon o sytuację w klubie. Oglądaliśmy sobie to z Tarzanem i tak się zastanawialiśmy, o co tak naprawdę chodziło. No wiesz co, no tam chodziło o to, że ja staraliśmy się rozwiązać sytuację z ochroniarzem, który spsikał mojego kolegę gazem bez powodu. No i zaczęli wychodzić ludzie. I po prostu oni byli pijani, strasznie pijani i strzelali w nas wodą. Na początku odpuściłem, drugi raz już mówię, odwróciłem się do tej dziewczyny, która psikała, bo ona się z tego świetnie się bawiła, też była najebana totalnie. A mówię, że zaraz jej po prostu to wsadzę tak i psiknę dwa razy. A mówię, że i jeszcze powiedziałem, że za to będą odpowiadali jej koledzy. I właśnie się odezwał jeden właśnie koledzy. Mówię, no to chcesz, to zejdź i odpowiedz albo ogarnij ją, tak? Poszła. Wrócił ten chłopaczek, który dzwonił i psiknął wodą. Wróciłem się, spojrzałem, wszedłem do niego na górę, mówię, chcesz wyjaśnić, kurwa, problem? Chcesz wyjaśnić tą całą sytuację? Mówię, masz jakiś problem? No to chodź na bok, porozmawiamy. Ale o co ci chodzi? No przecież mordeczku, tylko się bawimy. Mówię, dla mnie to nie jest śmieszne, to nie jest zabawa. Mówię, mój ziomek ledwo oddycha, kurwa, jest psikany gazem, a ty we mnie psikasz wodą. Mówię, myślisz, że to jest zabawne? Mówię, na pewno nie w takiej sytuacji. Dobra, przepraszam, przepraszam. Przyjechała policja. A jego nie było, on nagle wychodzi, wiesz, taniec, świetnie się bawi, odważny, jaja urosły, wiesz, tam wychodzi, pajacuje. Zobaczył, że policja nam nic nie robi, bo oni po prostu przyjechali nas pogonić stąd, tak? I on przyszedł mnie przeprosić. Ja mówię, odejdź, mówię, albo jak chcesz, mówię, to idziemy za klub, wyjaśnimy. Ale ja nie chcę, mordeczko, piąteczka, przepraszam cię za siebie, za nią. Mówię, dobra, idź, nie podałem mu ręki, poszedł. No i widocznie zabolało go to, że nie podałem mu rączki. Ale powiem ci, że miał w sobie bardzo dużo determinacji, że przyjechał tutaj, w sensie przyjechał, że zadzwonił, wiesz, tak. Dobił się z telefonem, tak. I żeby to upublicznić i tam mocno, wiesz, próbować zaatakować. Wiesz, mnie to nie boli, ja nic złego nie zrobiłem, poza tym, że no, gdzieś tam najechałem na tą dziewczynę, tak. Chciałem, żeby go zabolało. Trochę głupota z mojej strony, ale ja nikomu tam krzywdy nie zrobiłem. Chciałem z nim to tylko wyjaśnić, jeden na jeden. On nie chciał, więc ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Zagrałem koncert mimo tego, że organizacja się posypała. Tam w ogóle nic nie było. Dostaliśmy dwie butelki wody na cały koncert. Wiesz, tragedia. A zagrałem ten koncert, zrobiłem swoje. Nie przeszkadza ci to z przygotowaniami, no bo to jest jednak, wiem, że weekend, ale to jest zarwana noc, a zostało dwa tygodnie tylko do gali. Wiesz, ja i tak nie sypiam po nocach, mam problem ze snem, także nie mam z tym żadnego problemu. Dla mnie usnąć o czwartej to jest wcześnie. Okej, okay, czyli taki nocny tryb życia. Skupmy się na przygotowaniach sportowych, bo to jest ten debiut. Ciąży na tobie presja, czy ty czujesz tą presję związaną z debiutem? Czuję tą presję, ale na szczęście nie jestem faworytem w zakładach bukmacherskich, więc to jest dla mnie przynajmniej duży plus, że nie czuję się gdzieś tam, wiesz, pod tą presją, że na mnie polegają ludzie. Pokażę to, co mogę.
dam z siebie wszystko, przygotowuję się razem z Anzorem, trochę Adam mnie przygotowywał, Soldajew, teraz trenuję cały czas, od początku trenowałem z trenerem Alim. Myślę, że będzie dobrze. Przynajmniej mam taką nadzieję, chcę się pokazać z jak najlepszej strony kondycyjnie. Dużo się poprawiłem, zauważyłem to, zrzuciłem już 10 kilo. Ile jest wagi teraz? 75. Ważyłem 85, jak zaczynałem trening. No to czujesz na pewno się teraz szybszy i lżejszy. Czuję się szybszy, ale czuję się też, to może taki mniej pewny siebie, bo zawsze byłem taki właśnie suchy, a teraz przy tym ten brzuszek już mi trochę spadł i tęsknię już trochę za nim. Na pewno po walce do niego wrócę. Na pewno będzie inna dieta wtedy. Słuchaj, Kolar ma już swoją walkę zawodową za sobą. Na pewno oglądałeś tą walkę. Jakie możesz wyciągnąć wnioski? Co możesz o nim powiedzieć jako o zawodniku Freak Fightów? Wiesz co, no na pewno osoba, która dużo mówi, a nie za dużo robi. To tyle mogę powiedzieć o nim. I co jeszcze? Nie chcę też mówić za dużo, bo to tak jakby też zdradzałoby część mojego planu na tą walkę. No tak, co wyciągnęliście, co zauważyliście, tak? Tak, więc nie chcę też o tym zbytnio rozmawiać, ale no jedyne, co mogę powiedzieć, to osoba, która dużo mówi, mało robi. Słuchaj, 2 tygodnie zostały. Jak te 2 tygodnie ostatnie są ułożone przez Anzora, jeśli chodzi o treningi? Czy jeszcze coś sparujecie, czy już z tych sparingów schodzicie i łapiecie tą świeżość? Póki co sparujemy. Póki co sparujemy, trenujemy po prostu ile się da, a potem mamy odpoczynek. Jeszcze na razie nie znam, Anzor mi powiedział, że dopiero mi przedstawi tą całą rozpiskę. Na razie trenuję dzisiaj, tak jak ci mówiłem, kończymy wywiad, jadę na trening, jadę na sparing. Trzeba cały czas pracować. Słuchaj, no to ja cię nie zatrzymuję. Powodzenia na sparingu, powodzenia w tych ostatnich 2 tygodniach i widzimy się w Trójmieście na gali. Dziękuję ci bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki. Wielkie pozdrowienia.